Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Kolejny produkt z IKEA. Nadrabiam trochę zaległości. Kolejny mój wypad do IKEA, kolejne zakupy. Tym razem jest to ładowarka Charger IKEA z serii Kopla. Ładowarka nie za mocna, nie za droga, bym powiedział. Regularna cena chyba w Polsce 29,99. Za tyle nie nabyłem. Znalazłem w końcówkach serii jakiś przeceniony model. Nie wiem w sumie dlaczego, być może dlatego, że była otwarta, natomiast jest sprawna, jest sprawdzona przez IKEA i sprzedawana w niższej cenie. Ja kupiłem ją za 20 zł, a za 20 zł potrójna ładowarka to już myślę, że dobry deal, oby tylko, oczywiście, jeżeli tylko będzie trzymać właściwe parametry. No dobrze, nie przedłużając, słuchajcie, przejdźmy do materiału, co oferuje IKEA Kopla. Jeżeli chodzi o opakowanie, to mamy takie podstawowe informacje. Za design odpowiadał David Wall. Moc 17 W to zawsze jest maksymalna moc i 3,4 A. Jedna sztuka ładowarki do zastosowań domowych wewnątrz. Tutaj jest kod produktu, gdyby ktoś był zainteresowany. Mamy też informacje o tym, że oczywiście IKEA jest ze Szwecji. Tak mniej więcej powinna ta ładowarka wyglądać. Ja widziałem, że poprzednie serie mogły mieć, słuchajcie, tą ładowarkę w plastiku, w blistrze. Teraz już ekologicznie, w tekturowym opakowaniu. 2020 rok, więc nie jest to najnowszy produkt. Natomiast myślę, że w przypadku ładowarek aż takiego postępu nie ma. Zobaczmy, co w środku. W środku mamy tylko samą ładowarkę i instrukcję obsługi. Instrukcja 17 W, papierowa, papier z recyklingu, bardzo fajnie, mamy kilka języków. Słuchajcie, instrukcja obsługi, trzy jednoczesne porty do ładowania. Każdy port maksymalnie do 2,4 A może oddać, ale osobno, pamiętajcie o tym. Wszystkie razem niestety mniej, to jest częsta przypadłość tańszych ładowarek, tylko te najmocniejsze oferują pełną moc na wszystkich portach, ale słuchajcie, to jest też, zwiąże się z tym też pewna zaleta, bo możecie obciążyć wszystkie porty i ładować nieco wolniej, jeżeli nie zależy Wam na takim szybkim ładowaniu. Informacja tutaj, że maksymalny prąd 3,4 A, 5 V oczywiście, jeżeli chodzi o napięcie. Co z samą ładowarką? Sama ładowarka, słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać. Tak, oferuje 17 W łącznie, 3,4 A, ale maksymalnie 2,4 A, czyli 12 W na jeden port USB. Czyli jeżeli będziemy obciążać tylko jeden port, to jest możliwe wyciągnięcie tych 12 W, wtedy jest to mniej więcej Quick Charge 2.0, nieco szybciej niż Quick Charge 2.0, nie, Quick Charge 1.0 tak naprawdę, bo 1.0, tak, dobrze mówię, tak, 1.0 miał około 12 W właśnie i to jest ta prędkość, natomiast jeżeli będziemy chcieli ładować wszystkie trzy urządzenia naraz, no to prawdopodobnie będziemy mieli tylko nieco ponad 1 A, czyli około, no możemy założyć 6 niecałych wat. Co do jakości wykonania, ja nie mam zastrzeżeń. Plastik jest solidny. Twardy, biały. Mam nadzieję tylko, że nie będzie się żółkł. Jak to białe ładowarki i białe urządzenia, białe plastiki generalnie mają do siebie. No nic, pozostaje nam, słuchajcie, sprawdzić, ile prądu tak naprawdę ta ładowarka nam poda. Oh!
Podsumowując ten materiał, odpowiadając na pytanie, czy warto, no to już każdy z Was musi odpowiedzieć sobie na to pytanie. Testy w internecie, jak również te, które ja tutaj przeprowadziłem, wskazują, że jest to solidna ładowarka, która zapewnia poprawne ładowanie różnych urządzeń o sporej mocy, chociaż dzisiaj na dzisiejsze czasy już nie szalonej, 17 W. Idealna ładowarka, myślę, do ładowania na noc, jeżeli nie chcecie przeładować albo za szybko naładować swój smartfon, bo jeżeli podłączycie trzy urządzenia, to tutaj rano możecie być pewni, że urządzenie powinno być naładowane, a ten prąd, który będziecie ładować swoje urządzenia, nie będzie na tyle duży, aby miał jakiś większy negatywny wpływ na ogniwa. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy używacie produktów IKEA, ładowarek, jakie macie z nimi doświadczenia, jakich ładowarek Wy używacie i czy jesteście z nich zadowoleni, czy jesteście zwolennikami szybkiego ładowania, czy też zdecydowanie wolniejszego, a być może uważacie, że współczesne baterie ogniwa są już przygotowane na szybkie ładowanie. Jestem ciekawy Waszych opinii. Łapki w górę oczywiście motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów, a jeżeli nie zasubskrybowaliście kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden nowy film. No i oczywiście zapraszam do oglądania innych materiałów wideo na kanale. Hej, hej!